Cześć, kochani spontaniczni ogrodnicy. Dlaczego rośliny, niektóre, szczególnie drzewa, kwitną powtórnie jesienią? Powtórne kwitnienie roślin osłabia je, dlatego że zamiast przygotowywać się do spoczynku zimowego, tracą siły na wiązanie pąków kwiatowych. To wszystko doprowadza do tego, że są one już w czasie faktycznej zimy po prostu słabsze. Mają większą wrażliwość na mróz. Poza tym na wiosnę roku następnego będą słabiej kwitnąć i będą miały mniej owoców. Tu mamy przykład powtórnego kwitnienia gruszy. Za chwilę Wam pokażę jeszcze jedną roślinę, która u mnie w ogródku zakwitła. Jakie są przyczyny takiego zjawiska? Generalną przyczyną są to zjawiska pogodowe i to zjawiska nietypowe. Na przykład wtedy, gdy są bardzo suche i bardzo upalne lato, następuje mokra, zimna, przeciągająca się do połowy lata wiosna. W tym roku, przypomnijmy sobie, w maju, nawet po drugiej połowie maja, były dosyć duże przymrozki. Rośliny traktują takie zjawiska jako porę roku i wówczas zapadają w taki letarg, przechodzą w swoisty stan spoczynku. Gdy natomiast następuje już faktyczna jesień, temperatura się stabilizuje, normalizują się opady deszczu, pogoda staje się po prostu umiarkowana, roślina myśli, że jest wiosna i zaczyna kwitnąć. Tu jest, tak jak mówiłam, pokazany przykład gruszy, ale pokażę Wam jeszcze jedną. Proszę, jak pięknie zakwitła jeżyna. Czy coś z tym robić? Tak naprawdę nie musicie nic z tym robić. Trzeba się poddać siłom natury. Te kwiaty z biegiem czasu same zwiędną. Dokończy się proces zamierania. Niektórzy mówią, żeby delikatnie zrywać te pąki, ale ja zostawię to siłom natury. Na razie Wam dziękuję. Trzymajcie się. Cześć, pa, pa.